Cześć, z tej strony Adam i właśnie nabyłem nowego drona DJI Mini 2. W sklepie DJI z centrum Katowic zobaczmy, co mamy w opakowaniu. Oczywiście sklep DJI zawsze dba o to, żeby dodać jakieś gadżety i tym razem nie ma inaczej. Mamy opaski, naklejki, smycze. No i oczywiście DJI dba o to, żeby klienci otrzymywali instrukcje w języku polskim. Od razu uprzedzę, że nie dostaję żadnej premii od tego sklepu ani upustu. Po prostu cenię sobie to, że na nich zawsze można liczyć. No dobrze, ale najważniejsze, co DJI Mini 2 w wersji combo zawiera. Niestety cena jest dość wysoka, bo aż 2899 zł. Co więcej, nie otrzymujemy w zestawie osłony śmigieł. Podstawowy zestaw, czyli sam dron, aparatura, to koszt 2199 zł. Czyli znacznie drożej niż w przypadku premiery DJI Mavic Mini 1. Czy warto zatem kupić Mini 2? Sprawdźmy w takim razie, co zestaw za prawie 2900 zł zawiera. Pudełko już puste. Torba praktycznie taka sama jak od DJI 2. Zresztą możemy sobie porównać, bo tak się składa, że również tą torbę mam. Tu jest na torbie od AI2 napisany Mavic, tutaj nie mamy i to chyba taka różnica. Dobra. A więc rozpakujmy zawartość. Śmigiełka zapasowe, śrubokręt i drążki sterowania dodatkowe. Tutaj mamy nowy kontroler. Pauzy. Przewody, hub do ładowania, ładowarka i przewód do podłączenia. Rozpakujmy hub. Jak widać, w nim już dwie baterie. Dodatkowo mamy tutaj oczywisty zestaw instrukcji. Ale DJI dał nam polską plus bon z upustem na szkolenie, który nie wiadomo, czy się jeszcze przyda z uwagi na zmianę przepisów. O tym nagrałem osobny filmik. No i oczywiście mamy samego drona. Jak widzimy, z tą klamrą zabezpieczającą, z dodatkowym oświetleniem z przodu i z nowymi śmigłami. Niestety nie mamy, jak już wspomniałem, ochrony śmigieł, co było w DJI Mavic Mini 1, już w cenie. Porównajmy sobie dwie rzeczy. To jest hub z Mini 2.
to jest hub do ładowania trzech akumulatorów z mini jedynki. Praktycznie się nie różnią poza kolorystyką, natomiast akumulatory z jedynki i z dwójki są już troszkę inne. Ten z dwójki wydaje się, jakby był troszeczkę wyższy, ale sprawdźmy wagę. Dlatego, że już wiem, iż bateria z jedynki pasuje do DJI Mavic dwójki. Z tym, że producent tego nie zaleca używania, gdyż ta podobno z jedynki jest znacznie cięższa niż z dwójki, przez to dron, pomimo że ta bateria z jedynki jest większej pojemności, krócej lata z tą baterią. Sprawdźmy zatem wagę. Niech nam się wyzeruje. Pokazuje akumulator 58 gram. Sprawdźmy teraz baterię z jedynki i faktycznie waży 78 gram. Czy bateria z jedynki pasuje do hubu z dwójki? I owszem, bez problemu. A odwrotnie, czy z dwójki do jedynki? Niestety nie. Nie chcę wejść. Tu jest zupełnie inna obudowa. Nie jesteśmy w stanie wsadzić z baterii z dwójki do hubu z jedynki. Tutaj jak najbardziej. Natomiast odwrotnie niestety nie da rady. Drugą rzecz, którą chciałbym porównać, to kontroler. To jest kontroler z DJI Mini 2. A to jest mój stary kontroler z DJI R2. Jak widzimy, prawie są identyczne, poza przyciskiem pauzy. I jak wyczytamy specyfikacji, co potem sprawdzę, można latać na tym kontrolerze, tym dronem. Jak również na kontrolerze z Mini 2, na dronie R2. Przyjrzyjmy się temu nowemu dronowi. Jak widzimy, mamy w zestawie klamrę zabezpieczającą śmigła. W prosty sposób się ją odpina. I już mamy samego drona, w którym widzimy nowość. Jak również nowym jest to, że ma wejście USB typu C, a nie jak dotychczas mini USB. Dodatkowo już się rzuca w oczy ten przycisk jako nowy. Uruchomienie baterii oczywiście na dotychczasowym miejscu. Kamera 4K. Dobrze, ściągniemy tą naklejkę. I tu mamy już też akumulator jako trzeci. USB typu C. Włóżmy sobie od razu baterię. Przepraszam, karty pamięci. Sprawdźmy wagę tego naszego nowego drona już z włożonym akumulatorem i z kartą pamięci. Jak się okazuje, waga wskazuje 238 gram, więc nie wiem, czy to jest problem wagi, czy faktycznie jest lżejszy niż producent podaje. A dla przykładu chcę Wam pokazać, że jeżeli użyjemy akumulatora z Mavica Mini 1, to czuć, że dron jest cięższy i waga wskazuje nam na 255 gram. Przyjrzyjmy się temu dronowi. Jeśli chodzi o jakość
wydaje się być troszeczkę jakby twardsze te ramiona niż w przypadku jedynki, bardziej sztywne i zwarte. Nie wydają się takie gumowe jak w przypadku jedynki. Chyba tu się poprawiła już ta jakość znacznie, co z pewnością będzie cieszyło użytkowników. Mamy mocniejsze silniki, dzięki temu bardziej jest odporny na wiatr. Kamera 4K z zoomem cyfrowym, czterokrotnym przy Full HD i dwukrotnym przy 4K. Dron znacznie mniejszy od DJI 2 czy też od Mavica 2 Enterprise, znacznie lżejszy. Osobiście bardzo się cieszę ze zmiany kontrolera, to znaczy wyświetlacz jest u góry, a nie na dole jak w przypadku Mavica 1. Lepiej się go trzyma, no i oczywiście zasięg, który jest znacznie poprawiony dzięki zmianie systemu i już nie ma łączności Wi-Fi. Pierwsze uruchomienie nikomu nie powinno stwarzać żadnych problemów. Dosyć prosto, intuicyjnie, zgodnie z instrukcją, łatwo można się połączyć z aplikacją. Natomiast na temat samej aplikacji należałoby nagrać osobny odcinek. Ja tylko pokażę parę z tych podstawowych funkcji. Nagrywamy w 4K w rozdzielczości, w klatkarzu maksymalnym 30 bądź 25. Jeżeli chodzi o Full HD, to mamy do 60 klatek. W przypadku 2.7K również tylko maksymalnie 30 klatek na sekundę. Wydaje się, że sama aplikacja wymaga jeszcze upgrade'ów, gdyż nie wszystko działa tak, jak powinno w mojej ocenie. Oczywiście przydałaby się również możliwość śledzenia, czyli Active Track. Wielu ucieszy możliwość wykonywania zdjęć w RAW. Dron posiada również zoom właśnie cyfrowy, o którym wspominałem. Bardzo prosto go uruchomić w sposób płynny za pomocą przytrzymania przycisku FN oraz pokrętła. Na tą chwilę, przynajmniej w Androidzie, nie ma jakichś szczególnych funkcji w stosunku do Mavica 1. Natomiast jest możliwość ustawienia tego światła z przodu. To znaczy się albo żeby miało określony kolor stały, albo pływający, tak zwana tęcza, lub można zupełnie wyłączyć to przednie światło. Dodam, że przydaje się one również w przypadku ładowania drona. Natomiast dobrze, że można go wyłączyć, bo mogłoby przeszkadzać w przypadku nagrywania wieczorem. Przed zakupem zastanawiałem się, czy będę mógł wykorzystać moje baterie z Mavica 1 w Mini 2. Okazuje się, że tak. Można jak najbardziej uruchomić tego drona na bateriach z 1. Przy czym producent tego nie zaleca z uwagi na to, że te baterie są cięższe i chociaż mają większą pojemność, krócej na nich można latać. Na krótką chwilę uruchomiłem go w pomieszczeniu zamkniętym, niestety bez ochrony śmigiełek, bo tej nie otrzymamy w zestawie nawet combo. Oczywiście dron okazał się być bardzo stabilnym, dosyć cichym dronem. Jeszcze nie próbowałem go podłączyć pod kontroler DJI R2, ale jak mi przekazano w sklepie, jak wynika specyfikacji, bez problemu można zamieniać kontrolery. Czy warto kupić tego drona? Na pewno poprawili jakość. Na pewno poprawili zasięg, lepszy kontroler, fajna torba, no i oczywiście kamera 4K, zdjęcia RAW. Niestety kurs euro jest dosyć wysoki, stąd też cena 2200 i 2900 za zestaw combo, który nawet nie ma osłony śmigieł. Niestety dzisiaj już nie udało mi się nagrać więcej. Na końcu zostawiam Państwu nagrania z kamery 4K, Full HD oraz zdjęcia bez obróbki. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Cześć! Take off.